Cześć, z tej strony Freaks i witam was w The Isle, aczkolwiek nie będzie to film z The Isle, tylko będzie to bardziej film Freaksa, ponieważ chciałbym dzisiaj troszeczkę poćwiczyć. Ponieważ ostatnio mam duży problem z tym, żeby jakoś się ruszyć, ponieważ chcę działać i chcę tworzyć treści, chcę tworzyć jakiś tam content, ale nie za bardzo wiem z czego, nie za bardzo wiem jak, nie za bardzo mam na tyle odwagi, żeby wstrzelić się w cokolwiek innego niż ten War Thunder, który no po prostu nie jest już tak fajny jak był, i tworzenie contentu z niego też nie za bardzo mi się widzi, przynajmniej na chwilę obecną, bo czuję się War Thunderem masakrycznie wypalony. Natomiast za każdym razem, kiedy próbowałem czegoś innego, no to dostawałem taką metaforyczną pałą po głowie, no bo ludzie, którzy mnie oglądali, no to wiadomo, że chcą, subskrybują mój kanał w związku z War Thunderem i mają do tego święte prawo. Nie będę mówił, że jejku, że to są beznadziejni widzowie, bo tylko oglądają War Thundera. A nie, po prostu jeżeli ktoś jest zainteresowany danym contentem, ma do tego święte prawo i nie będę nikogo przekabacał na swoją stronę. Natomiast mi zawsze zależało na tym, żeby zainteresować tym, kto mówi i jak mówi, bardziej niż tym, o czym mówi. To nie, że content byłby drugorzędny, ale sposób i osobistość, która produkuje ten content i sposób tworzenia tego contentu, że zawsze starałem się, przynajmniej tak sądziłem, że przedkładałem właśnie tą formę nad treść. Oczywiście wiadomo, że nie robiłem raczej takich filmików, które merytorycznie nic w sobie nie zawierały, ale chciałbym właśnie do tego wrócić, żebym po prostu czuł jakąś taką swobodę w tworzeniu, bo czułem się bardzo związany formą, której używałem, i po prostu postanowiłem, że odpalę sobie The Isle, ponieważ teraz weszło kilka aktualizacji, o których opowiem. I nie będę czuł się związany czymkolwiek. Ponieważ normalnie, kiedy nagrywałem film z The Isle, w tym momencie już miałbym 700 myśli typu, ale nie chce mi się tego oglądać. To znaczy, przepraszam, że jeżeli ktoś ogląda War Thundera i zobaczy ten film, to pewnie odsubskrybuje kanał, napisze coś niefajnego w komentarzu. I poza tym i tak już się zająknąłem 3 razy, więc nie ma sensu tego nagrywać, idźcie wy w cholerę, i zaraz wybiegnie jakiś ceratozaur mi tutaj z krzaków i mnie po prostu zgarnie, ponieważ w The Isle jestem cienki jak słomka. Ale dzisiaj chcę z tym skończyć. Znaczy skończyć, przynajmniej spróbować. Dzisiaj chcę po prostu pobiegać sobie jako dinozaur, pogadać z wami o tym, podzielić się jakoś swoją chęcią dzielenia się, tak naprawdę. O ile można tak powiedzieć, że podzielę się swoją pasją dzielenia, ale no w każdym razie, że dam jej jakiś upust. Ponieważ jestem po prostu takim człowiekiem, który lubi po prostu produkować, lubi tworzyć i lubi się dzielić tym, co czuję. Także to dzisiaj robię. I robię to łapkami tego oto pana. Jest to Dilophosaur. Jest to dinozaur, chyba mój ulubiony w The Isle. Tak naprawdę to jest dinozaur, którego wypróbowałem jako pierwszego. I szczerze mówiąc, spodobał mi się na tyle, że nim po prostu gram teraz. Nie jestem w stanie odpalić jakiegoś innego dinozaura i jakoś podejść do niego z otwartym umysłem. Dla mnie ten Dilophosaur jest jak P-38 w War Thunderze. Czyli, że naprawdę wymaga
Nie jest to walec, który bezmózgo po prostu tłamsi wszystko inne. Ten dinozaur trochę wymaga, ponieważ przypominam, że działa jadem, a więc trzeba najpierw kogoś tym jadem ugryźć skutecznie i mocno, żeby ten jad w ogóle zaczął działać. To nie jest tak, że będziecie jak krokodyl, że wylecicie na kogoś i pierwszym kontaktem wciągniecie go do wody i amen. Tutaj wymaga to troszeczkę więcej, większej filozofii, tak bym to nazwał. Niestety, ale teraz coś się skrzaniło z menu na tabie. Tutaj kiedyś były współrzędne, które można było skopiować i wkleić do mapy w internecie. Obecnie zostało to zabrane. Wobec tego poruszam się mniej lub bardziej na czuja. Co jest, no oczywiście... niezbyt wygodne, bo ja lubię wiedzieć, gdzie się znajduję, a tej mapy nie znam jeszcze na pamięć. No i przydałoby się znaleźć coś do jedzenia, bo nasz brzuch burczy. Troszeczkę byłoby to bardzo krępujące, jeżeli już się, wiecie, zaznajomiliśmy z tym oto dilofozaurem, a on miałby umrzeć z głodu. Dobrze, że nie nadaliśmy mu jeszcze imienia. Teraz w ogóle wszedł jakiś nowy update do The Isle, w tym horde testingu, czyli takim jakby w takiej jakby becie bety, no bo Evrima jest taką nieoficjalną betą, a horde testing to jest beta bety. No i wprowadzili tam na przykład Diablo Ceratopsa i mutacje, czyli ciekawe rzeczy nowe. Natomiast z tego co widziałem, po pierwsze kolejki na te serwery do horde testingu są niewiarygodnie długie, a po drugie raz czekałem, byłem się 70 któryś i po prostu w momencie kiedy już miałem się podłączyć, serwer zdecydował, że mnie nie wpuści i wycofał mnie na sam koniec kolejki. Poczułem się normalnie jak w 12 pracach Asterixa i takim starał się po jakiś załącznik. Więc po prostu się zirytowałem i załączyłem normalną Evrimę i gramy na serwerze Islander Semi-Realism, czyli tym, na którym grałem na każdym filmie i streamie do tej pory. Dlaczego tu nie ma żadnego jedzenia? Chciałbym, żeby coś tu mi zdechło. Oho! Widzę trzy kropki w samą porę. Mam nadzieję, że nie jest to coś strzeżonego przez większe coś, co mogłoby mnie zjeść. Troszeczkę od czasu, jak ostatnio grałem w The Isle, zmieniła się dieta dilofozaura. Zostało do niej dodane troszeczkę stworzeń. Niektóre zostały usunięte. Na przykład już żaby nie są... O! Oj, shit. Oczywiście, że musi dinozaurzy śmietnik stać przy tym, co ja chcę zjeść. Dobra, czekajcie. Nie podzielisz się, co? Proszę. Się nazywa jedzenie na odległość. Czy on mi to zostawia? Mogę? Mogę? Chyba nie mogę. Może? Czy on właśnie to całe zżarł? Ty podły dziadu. Nie lubię tych ceratozaurów, kurczę. Żrą wszystko za proste. No ale śmichy chichy, a my tutaj, kurczę, głodujemy. Tu jest pewnie jakaś ryba, którą ja chętnie bym sobie trążolił. Oj, shit.
Żebym ja się zaraz nie stał obiadem, no ale mój żołądek jest dosyć pusty. Gdzie jest ta ryba? Aha, czyli ta ryba jest idealnie poza moim zasięgiem. I słyszałem tutaj pachy cefalozaura. I chyba będę musiał go zaatakować. A nie, on tutaj siedzi. I w dodatku jest dwa razy większy ode mnie. Jesus! Czy naprawdę nic tutaj na tym świecie nie chce się położyć i po prostu dać się zjeść? Jest. Dobra. Całe szczęście, że jest ryba, która postanowiła pokonać ewolucję i wyskoczyć na brzeg. Bardzo się z tego cieszę. Widać, że ta ryba jest bardzo z tego faktu zadowolona. Dużo lepiej. Dietę mamy beznadziejną, ale przynajmniej przeżyjemy. Zawsze coś. No to w takim razie teraz czeka nas chyba najbardziej emocjonująca część gry w The Isle. I trzeba posadzić dupę. I posiedzieć. No bo skoro jesteśmy najedzeni, napici, no to tylko regenerujemy zdrowie. Rośniemy. A może coś małego przyjdzie, bo będzie chciało zjeść tą rybę, która właśnie się zdematerializowała. Nice. No dobra, trzeba się przemieścić i trzeba znaleźć w takim razie. O! To był stegozaur. Czyli też się gdzieś tu kręcą. Być może, jeżeli się tu kręcą, to mają małe. Na małe można zapolować. Co prawda jest to bardzo, bardzo niebezpieczne nawet dla dorosłego dilofozaura, żeby próbować zgarnąć małego stegozaura z pod nosa jego rodzica. A ja nawet nie ważę obecnie 100 kilo. Ale nie jest to niemożliwe. No ale aktualnie na szczęście nie muszę się tym męczyć ani martwić. Moim jedynym zmartwieniem jest obecnie to, żeby znaleźć coś, co zapełni mi moje diety, żebym mógł troszeczkę szybciej rosnąć. Mój mały kolega postanowił udać się na otwarte równiny jako mały dinozaur. Nie jest to w mojej opinii mądre posunięcie. Ja wolę trzymać się lasu. A niestety, ale w dzień na otwartej przestrzeni dilofozaur no nie jest królem. Karnotaury nas dogonią. Ceratozaury też w dzień są bardzo, bardzo groźne. W nocy troszeczkę sytuacja się odwraca, bo dilofozaury dużo lepiej widzą. Oho. Co tu się dzieje? W nocy dilofozaury dużo lepiej widzą i wtedy mogą siać postrach. Natomiast w dzień muszą się raczej trzymać tego typu terenu. No, odezwij się jeszcze raz. W ogóle wydaje mi się to strasznie głupie, że nie ma chyba podanego ściśle określonego etapu wzrostu dilofozaura, na którym on zaczyna zadawać, wiecie, na którym zaczyna działać jego jad. Chyba że jest to związane z tymi fazami wzrostu. O! Kurna mać. O Jezu. The Isle. Nie zmieniaj się.